Przez wiele lat tutaj odwiedzałem bunkier Anielewicza i często się tu pojawiały neonazistowskie symbole rasistowskie. Ja to zgłaszałem na policję i pojawiały się nowe bazgroły. Aż w którymś momencie mieszkańcy, tutaj wspólnota mieszkaniowa po prostu się do mnie zgłosili, że może by pan zrobił mural, bo jest tak, że jak są gdzieś moje murale, to one potem już nie są niszczone i dewastowane. Miejsce i to, w jakiej dzielnicy jesteśmy i że to Muranów i tak lokalizacja jakby nakierowała mnie na tematykę. Cztery lata temu poznałem Monikę Krajewską i się zakochałem w jej pracach. I to było takie moje marzenie, żeby jej wycinanki przenieść po prostu na ścianę. No i spełniam swoje marzenie po prostu. A jeszcze ekipa, która przyszła na warsztaty, podsunęła cudowne postaci kolejne. Oprócz Moniki są tutaj panie, które jako pierwsze w ogóle pisały o kulturze żydowskiej, o wycinankach, więc po prostu jak ulał, tutaj po prostu to wszystko pasuje. To jest sztuka, która istniała od bardzo dawna, a najbardziej się rozwinęła w XIX wieku wśród Żydów Europy Wschodniej, ale właściwie wszędzie na świecie, a już zwłaszcza w krajach Afryki Północnej, Żydzi robili wycinanki. Po prostu ja robię wycinanki, które albo są bliskie tym tradycyjnym, albo są jakimiś moimi wariantami już takimi odbiegającymi od tego. I ja zrobiłam wycinankę, w której ptaki wylatują z jakiegoś takiego zamkniętego, czarnego obszaru. No, ku wolności można się domyślać i na górze była menora. W końcu zostały dorobione jeszcze dwa takie boczne, dodatkowe fragmenty ze zwierzętami mitycznymi, które występują w tradycji żydowskiej. I użyłam właśnie gryfa i jednorożca. Gryf zresztą trzyma szofar. Ponieważ pan Dariusz robi portrety różne, pełno już ich jest w Warszawie, w różnych miejscach, osób związanych z tradycją żydowską bądź pochodzenia żydowskiego, to powstał pomysł, żeby umieścić tam dwie etnolożki żydowskie, które zresztą właśnie wśród innych swoich prac pisały o żydowskiej wycinance. Zbliża się 21 marca, czyli Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. Muzeum POLIN w swojej misji ma przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu, dlatego co roku przypominamy ten dzień. W tym roku jesteśmy na Muranowie i malujemy mural. To działanie wpisuje się w nasze działania edukacyjne i społeczno-kulturalne, które mają budować takie przestrzenie, które będą otwarte dla wszystkich, bezpieczne i w których nie ma miejsca na wyobrażenie, że dzielimy się na takie kategorie jak rasa, bo to jest fałszywe wyobrażenie społeczne, a nie fakt.